Cześć, z tej strony Przemek, witam Was na kanale Ale Motocykl. Czy tanie może być dobre? Czy dobre może być tanie? Tego nie wiem, ale mogę Wam pokazać tani i naprawdę całkiem niezły kask otwarty. Zapraszam do oglądania! No i cóż tu kryje nam się pod tym tajemniczym pokrowcem? Jest to kask otwarty marki Ispido, model Tucan lub Toucan, w zależności jak go zwać. Ja będę na niego mówił Ispido Tucan. Występuje on w dwóch wersjach kolorystycznych, w kolorze czarnym oraz w kolorze białym. Ispido Tucan jest kaskiem otwartym, co oznacza, że jest pozbawiony dolnej szczęki. Dlatego jest on przeznaczony głównie do jazdy na motocyklach klasycznych. Świetnie sprawdzi się na skuterach, na chopperach, boberach i tego typu motocyklach. To na pewno jest jego target. Jest to następca modelu Aviator, który wcześniej był prezentowany przez Ispido. Spełnia oczywiście wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa oraz jest kaskiem posiadającym homologację, dzięki czemu możecie w pełni prawnie poruszać się tym legalnie na drogach. Kask posiada naprawdę szeroki wizjer, zobaczcie. Bardzo mało nam tutaj będzie zasłaniał, zapewni bardzo duże, szerokie pole widzenia. Sam wizjer również jest taki wydłużony, zachodzi dosyć nisko. No i uwaga, ten kask jest wyposażony w blendę przeciwsłoneczną. I do góry. Skorupa została wykonana z technologii wtrysku, z ABS-u. Co prawda nie jest to skorupa poliwęglanowa, no ale kochani, ten kask kosztuje 200 z groszem złotych, więc tutaj na pewno w tej klasie produktu poliwęglanu nie dostaniemy. Jeżeli chodzi o wnętrze tego kasku, jest to podpinka w pełni wypinana i naprawdę jak za te pieniądze, ona jest bardzo komfortowa, miła w dotyku. Po założeniu ten kask no nie sprawia wrażenia, że on kosztuje tylko te 200, 219, 220 zł. Jest to jedna z milszych podpinek, a w tej cenie bym nawet zaryzykował, że jedna z najlepszych podpinek, jakie można spotkać w kaskach w tej oczywiście kwocie. Jeżeli chodzi o wizjer, no to oczywiście jest bezbarwny, w pełni transparentny, zapewnia szerokie pole widzenia, jak już wcześniej wspominałem, a jego powierzchnia jest utwardzona, co powoduje, że jest odporny na zarysowania. Wizjer oczywiście jest elementem eksploatacyjnym i można go ściągnąć. W tym kasku znajduje się klasyczne zapięcie mikrometryczne. Jest to zapięcie bardzo proste w użytkowaniu, bardzo często również spotykane. A w górnej części kasku znajdują się dodatkowe wloty powietrza. A więc wracając do głównego tematu odcinka, czy tanie może być dobre? Nie wiem, ale wiem, że jest to tani kask, dobrze wykonany, z bardzo szerokim wizjerem, utwardzonym, z bardzo miłą w środku wyjściółką, wyposażony również w blendę przeciwsłoneczną. Ze skorupą wykonaną z ABS-u. Więc w tej cenie czego oczekiwać więcej? W tym odcinku to już wszystko. Krótka prezentacja kasku Ispido Tucan. Jeżeli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Naprawdę będę bardzo wdzięczny. Trzymaj się ciepło. Cześć!